Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z Football Manager 2017 oraz powrotu do korzeni. Tak więc przypomnijmy sobie, co się działo w poprzednim odcinku, a więc rozpoczęliśmy ten odcinek meczem z Legią Warszawa zremisowanym 0-0, następnie zwycięstwo z Koroną Kielce 3-1, remis z Krakowią 1-1, tutaj mecz towarzyski, zwycięstwo nad Jagiellonią Białystok 2-0 i porażka na sam koniec Szkoda 2-1 z Brukbet Nieciecią. Dzisiaj właśnie rozpoczniemy ten odcinek meczem znów z Niecieczą, tym razem w Pucharze Polski w trzeciej rundzie, następnie Lech Poznań, obecny lider, zagramy sobie w lidze. Tutaj między tymi spotkaniami tylko 3 dni przerwy, więc no będziemy mieć naprawdę mało czasu na pozbieranie kondycji. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać dalej. Zagłębie Lubin, które miało spore problemy na początku sezonu, teraz już wyszli na 8 miejsce, czyli nawet są nad nami. Następnie będzie spotkanie z Arką Gdynia, która fenomenalnie jak na razie na 4 miejscu, oraz Lechia Gdańsk oczko niżej. Te 5 spotkań dzisiaj. Jeśli chodzi o taktykę, no to zrobiłem 3 zmiany taktyczne, czyli tak, z poleceń usunąłem krótsze krycie, zmniejszyłem tempo o 1 oraz wyrzuciłem całkowicie dyscyplinę. Tak więc swobodę taktyczną zostawimy neutralną, swobodę ruchu tak samo. To wszystko w sumie ja tutaj mam poukładane, jeśli chodzi o polecenia indywidualne. Naszego napastnika cofnęliśmy jako fałszywą 9 i to dzisiaj Martinez zagra w pierwszym meczu. Ze zmian taktycznych to chyba tyle. Tak więc teraz zmiany personalne w naszym składzie na pierwsze spotkanie. Romain Vincelot, tak powinienem czytać to nazwisko tego zawodnika. Zawieszony za żółte kartki w Pucharze Polski, tak więc no będzie sobie dzisiaj pauzował, czyli na mecz z Lechem będzie w pełni sił. Czyli tak, Lewandowski oczywiście zostaje na bramce, na prawej stronie Morer, w środku Sprenger, Konek, na lewej Silva, tutaj bez zmian. I teraz tak, długodystansowiec dzisiaj Trąbka, na środku Wibe, Poremski zostaje jako rozgrywający, Małecki na lewym skrzydle, Sobota na prawym i Martinez właśnie już pokazany. Tak więc rozpoczynamy pierwszy mecz. Nieciecza jest faworytem, no grają u siebie. Jeszcze wygrali przecież poprzednie spotkanie. To dwaj godni siebie przeciwnicy i chyba dopiero rzuty karne wyłonią zwycięzcę, oby nie. Obie drużyny z pewnością odczuwać będą braki swoich gwiazd. Tak, Paweł Oleksy, jak i Romain Vincelot bardzo by im się przydali. Okej. Haris Besic nie zagra dziś w dzisiejszym meczu. Tak, przyda mu się troszkę odpoczynku. Martinez. Tak, głęboko w to wierzę. Wibe dzisiaj założy opaskę kapitana. Dobra, okej, okay, już wystarczy. No i teraz tak, jest zmiana taktyki, jeśli chodzi o Nieciecze. Tak więc no miejmy nadzieję, że poprzez to wygramy to spotkanie. A ich skład to Leitner, Fryc, Czerwiński, Rudol, Putivcev, Kowal, Budziński, Stefanik, Ciriku, Iwancic oraz Hoffman. No zobaczmy, pierwsza akcja i długi wyrzut Rudola. Oj, Hoffman, ale tam wybijamy piłkę. Ciriku, Budziński strzela, ale dobrze Silva. Bardzo ważna interwencja, znaczy no wybił po prostu. Nie wahał się. Ale jeszcze tutaj atakują. Iwancic, nie było tam spalonego, ależ! Ale niestety bramka, kurde! Cosimo Ciriku strzela bramkę na 1-0. A myśmy tutaj cisnęli ich po prostu. No zobaczcie, 7 strzałów naszych. No oni w tej akcji dopiero zaczęli strzelać. Ja pierdzielę, szkoda. Jeszcze rzut wolny teraz. Stefanik. Nie ma bramki, ale Fryc dopada do piłki i jest 2-0. Dobra panowie, chyba jednak wrócimy na to krótsze krycie. Jeszcze tam jak widzieliście dodałem podania w pole karne. No i niestety już przegrywamy 2-0 po akcji ze stałego fragmentu gry. No Lewandowski bardzo dobrze poradził sobie, no ale jednak nikt nie pokrył Fryca, który no bezproblemowo już strzelił tutaj bramkę. Koniec pierwszej połowy, tak więc oczywiście to było coś strasznego. Nie wiedziałem, że potraficie grać aż tak źle. Jestem niezadowolony. Tutaj zestresował się Silva troszeczkę.
No i teraz myślę, że zrobię zmianę taktyczną tak, żeby Besić wszedł. Do kogo teraz tutaj zmienić? No bardzo nie radzi sobie nasza defensywa. Chyba, że zaczniemy grać tak, że zagramy na normalnej linii defensywnej, ale bez tego właśnie krótszego krycia. Okej, ale jeszcze tutaj chciałbym wpuścić Besicia. To wejdziesz za Vibę. Zagramy na dwóch napastników. No i Besić, Lis pola karnego. Martinez dalej będzie jako fałszywa dziewiątka. Rzut rożny dla Niecieczy. Budziński. No i znowu same dobitki. Ja pierdzielę. 3-0. Ależ nas tutaj pocisnęli. No zobaczmy jeszcze raz. Budziński, no znów niekryty. Nie. My nie potrafimy grać bez krótszego krycia. 74 minuta, niewiele się działo od ostatniej akcji. Tak więc Dajersz tam wejdzie za Sprengera. Za Poremskiego wpuścimy Ahmeda. No i w sumie więcej już zmian nie możemy zrobić. Bardzo słabo spisują się dzisiaj nasze skrzydła obrony. Może ich nawet tutaj cofnę do obrony. No zobaczmy, jest akcja. Silva poradził sobie. Trąbka, Martinez. Do prawego skrzydła jest Sobota. Dawaj, pokaż swoją błyskotliwość, Sobota. I do środeczka, ależ piękna piła do trąbki. Besić. Kurde, Besić tutaj do Silwy. Małecki. Ależ, bardzo brzydki faul Rudola i to będzie czerwona kartka. Powinna być, tak jest. Będziemy grać teraz w przewadze. Jak widzicie, gramy na ofensywnej mentalności. Dalej sztywno, trąbka, dośrodkowanie. Dajersz tam niestety nie sięgnął piłki. No mamy jeszcze ostatnie minuty. Silva do Małeckiego, Ahmed. Ahmed, ale szybciej. Pewnie sam będzie strzelał, no ale nic z tego. Ahmed często właśnie tutaj wchodzi w pole karne, strzela. No czasami te strzały mu wychodzą bardzo ładne, ale jednak większość czasu bramkarze nie mają problemów z jego strzałami. Jeszcze tutaj mamy rzut rożny. Silva zbiera piłkę, ale to będzie koniec meczu. O, jakie dośrodkowanie trąbki jeszcze. No niestety polegliśmy na całej linii w tym spotkaniu. Jestem głęboko rozczarowany oczywiście. No odpadamy z Pucharu Polski w trzeciej rundzie. No cóż. Podsumowanie naszej porażki. Dostaliśmy jeszcze 4640 funtów. Zobaczmy właśnie, jak tam finanse stoją. 693 tysiące w tym momencie na koncie. W tym miesiącu minus 100 tysięcy. Zobaczmy prognozę. Prognoza jest całkiem w porządku. Tutaj chyba prognoza cały czas. Prognozie myślą, że będziemy cały czas w ekstraklasie, że nie spadniemy, no tak mi się przynajmniej wydaje. No a my teraz przejdziemy do spotkania z Lechem Poznań. No i lecimy z drugim spotkaniem, tak więc gramy w domu, naszym przeciwnikiem będzie Lech Poznań oczywiście. No i tak, taktycznie dostaliśmy ciężką nauczkę z Niecieczą, że jednak no, w trakcie sezonu zabawy znacznie zmieniające jednak taktykę naszej drużyny. No, nie wolno. Nie wolno, tak więc wracamy z większą ilością dyscypliny, z krótszym kryciem oraz znacznie wyższym tempem. No przecież tak grając, no zobaczcie, no tutaj zremisowaliśmy z Legią, wygraliśmy, no to wszystko wiecie, nie? Tak więc spokojnie, dwa potknięcia, ale wstaniemy silniejsi. I tutaj Martinez dzisiaj znów zagra od pierwszych minut jako lis pola karnego. Skład, no to już Lewandowski, Morel, Sprenger, Konek, Wawrzyk dzisiaj na lewej obronie za Silwę, Poremski, Vincelo oraz Ahmed, na środku Małecki, Sobota i Martinez. Oczywiście Lech Poznań jest zdecydowanym faworytem. No teraz Piast wygrał swoje spotkanie, dlatego właśnie wskoczyli na pierwsze miejsce, no ale oczywiście poznaniacy będą chcieli
wrócić na fotel lidera. Tak sobie myślę, że Lech Poznań wygra to spotkanie. Jeśli przyjrzeć się składom, wydaje się, że Poznań ma lepszych zawodników niż Bytowia. Spodziewam się, że ta różnica jakości będzie widoczna w trakcie gry. No zobaczymy, no z Legią też miało być słabo, ale oni jednak wyszli w składzie rezerwowym, trzeba przyznać. A skład Lecha: Mleczko, Szady, Wojtkowiak, Lichnowski, Kadar, Jóźwiak, TT, Nalepa, Sacko, pewnie Saćko, Jeftić oraz Alan Junior. No zobaczmy, jest pierwsza sytuacja, jesteśmy przy piłce, Małecki, Martinez, ładne podania, Martinez, dośrodkowanie, jeszcze Poremski, dlaczego nie strzelałeś? Podanie do Morera, Morer strzela w słupek. No, teraz mamy rzut wolny dla Lecha Poznań, Jeftić. No jak myśmy mu tej piłki nie zabrali? Kurde, Nalepa, TT. Bardzo blisko tutaj stójcie przy nich, oj, Szady. Sporo miejsca ma, Szady, z powrotem do Nalepy, TT. Jóźwiak, Jeftić, Sećko, ale Lewandowski, kurde, panie. Proszę takie piłki łapać. Koniec pierwszej połowy, tak więc po dwie akcje z jednej oraz z drugiej strony, no statystycznie to jednak my przeważamy, dużo więcej strzałów, dużo więcej akcji. No i panowie, wciąż jeszcze mamy szansę wygrać to spotkanie oraz oczywiście potraficie grać znacznie lepiej. A tutaj jestem rozczarowany. Jeszcze wiecie co, dodałbym może Martinezowi polecenie. Bezpośredniość podań, kryj wskazanego piłkarza to może nie. Właśnie, no on szuka gry, no to właśnie bardzo dobrze, ale przetrzymuj piłkę, no tutaj widzę, że nie mamy czegoś takiego, nawet nie można. Nie mogę mu tego dać niestety. No dobra, w 49 minucie poważnie kontuzjowany jest Waldek Sobota, więc Pawłowskiego wpuścimy na prawe skrzydło. Kurde. Mamy rzut wolny i to Wawrzyk, jest przy piłce Wawrzyk, kurde. Że to nie weszło, jeszcze będzie rzut rożny. No ale z tego rzutu rożnego już nic nie będzie. Aj, Wawrzyk, a już myślałem, kurde, już się chciałem cieszyć z bramki. No ale zobaczmy, kolejny stały fragment gry. Troszeczkę zamieszanie, ale koniec końców wybili poznaniacy piłkę. No, akcja tutaj w pełni, Nalepa, Jeftić. Ależ tam pięknie. No, Wawrzyk. Dawaj tam za nim, uwaga, ależ obrona, no ale niestety znowu dobitka. Ileż razy to samo. I Maciek Gajo strzela bramkę w 67 minucie. Ja pierdzielę, no tutaj między nogami jeszcze. Kurde, i nikt nie krył Gajosa. Nie zdążył Sprenger. Jeszcze kolejna akcja, 70 minuta i jest 2-0 po rzucie rożnym Alan Junior. Kurde, szkoda, tak ładnie sobie radziliśmy przez pierwszą połowę. No ale niestety, po zmianie formacji na 4-3-3. Okej. Teraz tak, spróbuję tutaj zagrać na defensywnego pomocnika. Vibe wejdzie za Vincelo. Jeszcze możemy przeprowadzić jedną zmianę. Nasza defensywa tutaj kuleje i to strasznie, ale myślę, że wpuścimy Besicia za Martineza. Kolejna sytuacja, 75 minuta. Nalepa. Do środka. Taffershofer. Piłka odbija się od naszego zawodnika i Pawłowski. Besic. Może jakaś akcja? Besic utrzymał się świetnie przy piłce. No ale dawaj, zagraj do kogoś. Może Besic w dryblingu. No ale ileż możesz się tutaj utrzymywać przy piłce, no stary. Taffershofer. Jeftić. Jeftić, piłka do Gajosa, ale jest Sprenger. Sprenger od razu szybko do Besicia. No ale teraz Besic sam. Sam ze strzałem, no ale niestety. Niecelnie. No i to już końcowa tego spotkania. No zobaczcie, znów. Przeważamy w strzałach, przeważamy w posiadaniu piłki. Ale brakuje tego wykończenia. Trzeba będzie pomyśleć nad rolą dla naszego napastnika. No jeszcze się zastanowię przed następnym spotkaniem. No szkoda, bo tutaj mógł być remis. Moglibyśmy
zdobyć jeden punkt i ukraść właśnie ten punkt Lechowi Poznań. No nie udało się, ale też, no proszę bardzo, tutaj nasz nawet asystent mówi, że może wynik nie jest idealny, ale zagraliśmy naprawdę dobrze. No chociaż jak na moje, to zagraliśmy bardzo źle. Znów boki obrony, najsłabsze oceny. Więc trzeba będzie wyciągnąć konsekwencje. I po 9 kolejkach, 10 miejsce, 9 punktów, ale tutaj no sporo drużyn ma mecz do rozegrania. A Lech Poznań ma 12 spotkań bez porażki. No i tak, Waldek Sobota może grać z zastrzykami, ale grozi mu wypadnięciem ze składu na 7-8 tygodni, a tak to 4-5 tygodni. No to i tak jest, kurde, poważna kontuzja, już mu atrybuty spadają. No cóż, powierzymy go fizjoterapeucie, tak więc na najbliższy miesiąc żegnamy się z Waldkiem. Po powrocie, no trzeba będzie jeszcze tak z tydzień, może półtorej, znów poświęcić na przygotowanie go do gry w pierwszym składzie. No niedobrze, niedobrze. Lech znów na szczycie. Zobaczmy tutaj atrybuty. No ładnie, ładnie. Alan sobie tutaj poczynia. Nawałka przyjechał na nasze spotkanie. Chciał się przekonać, czy Artur siady. Okej, oraz Michał Nalepa. Czy zasługują na zgrupowanie. Był również też selekcjoner Erytrei, przyglądać się Ahmedowi, no ale po dzisiejszym meczu no raczej za wiele bym się nie spodziewał. Okej, przechodzimy do spotkania z Zagłębiem Lubin. Przed nami spotkanie na wyjeździe. Ja tutaj w taktyce jeszcze dodałem zagrania na obieg. Reszta pozostaje bez zmian. No i tak, kilka nowych kontuzji, zawieszony Vonselo. Na kolejne spotkanie Bouchard, kontuzjowany na 3-4 tygodnie. No, Sobota jeszcze 3-4 tygodnie i Kuriata 11 dni, a 3 tygodnie, czyli mniej więcej wszyscy tyle samo czasu. A więc skład na to spotkanie. Lewandowski, Morer, chociaż jeszcze ja tutaj cofnę naszych bocznych obrońców na obronę. No i wiecie co, te zagrania na obieg jednak chyba usunę. Morer, Sprenger, Konek, Wawrzyk, Ahmed, Wibe, dzisiaj na środku Poremski, Małecki, Pawłowski oraz Besić jako wysunięty napastnik. Oba zespoły prezentują raczej zbliżony poziom. Sądzę, że mecz skończy się remisem. Obie drużyny z pewnością odczuwać będą brak swoich gwiazd. Jan Vlasko, jak i Romain Vonselo. No, w sumie faworytem Skybet jest Zagłębie. Jesteśmy teraz sąsiadami w lidze, no i w sumie to jest ostatnie spotkanie 10 kolejki polskiej ekstraklasy. No fajnie byłoby wygrać, bo byśmy tutaj wskoczyli może nawet na 8 miejsce. No zobaczymy. Skład Zagłębia: Polacek, Lewandowski, Ikić, Szukielowicz, Dziwniel, Jagiełło, Panajotow, Michalski, Olejarka, Frączak oraz Swoboda. Trzema napastnikami będą nas atakować gospodarze. Zobaczmy. Pierwsza akcja. Wawrzyk z rzutu wolnego. Podanko do Wibe. Ahmed. Wycofanie do Wawrzyka. Znów w środku Wibe. Ahmed. Okej, ładnie wymieniamy podania. Ale co dalej? Poremski. Pawłowski. Coraz bliżej bramki. Besić. Jeszcze Małecki, kurde, strzelał nic z tego. Ahmed z dystansu, jest! Bramka! Piłka odbiła się jeszcze podczas lotu od Szukielowicza. Została bramka przyznana samobójcza. Zobaczmy jeszcze raz. No sporo szczęścia tutaj w tej akcji. Najpierw piłka dopadła do Małeckiego. Później też szczęśliwie do Ahmeda. No i podczas lotu same szczęście. I to wszystko w pierwszej połowie, cały czas prowadzimy 1-0, ale panowie, nie wolno wam się dekoncentrować i jeszcze tutaj potraficie grać znacznie lepiej. A i cały czas zestresowany Poremski, będzie trzeba chyba zastanowić się nad zmianą, ale na razie zostawiamy taką jedenastkę. No zobaczmy, jest akcja w 76 minucie, Lewandowski krótko, teraz wybicie do lewej strony, do prawej strony, Morer, Poremski, Pawłowski. Pawłowski znów z Poremskim.
Dawaj tam do środka może, Boremski. Dawaj, dawaj, tutaj niepilnowany całkowicie. No dobra, Pawłowski, Besić. Okej, okay, jest Wibe. Znów Besić. Dawaj tam, Achmed. Oj, Achmed, od razu cię zmieniamy. Właśnie miałem to zrobić. I teraz tak, trąbka za Achmeda. No, Poremski tutaj najwyższa ocena w sumie w tym momencie. Po raz kolejny. Tak więc będzie to jedyna zmiana. No uwaga, coraz bliżej końca spotkania. Jest akcja. Trąbka, Poremski. Kurde, stracił piłkę. No niestety nie udało się to podanie. I teraz przy piłce Zagłębie. No nie możemy sobie pozwolić na stratę bramki w końcówce. Oj, Swoboda. Coś ty tutaj zrobił, Morer. Dośrodkowanie, Morer. No okej, okay, dobra. To miałeś wszystko obliczone chyba, stary. No to pięknie. Besić. Besić, oj. O, ależ piła do Swobody. Nie ma bramki. Ależ mamy farta. Dobra, już jest, no, koniec doliczonego czasu, to już jest 93. minuta, która właśnie się skończyła, no już gramy minutę poza, jest zwycięstwo z Zagłębiem, 1-0, tak ważne, że masakra, no i proszę bardzo, wszyscy skazywali nas dzisiaj na pożarcie, ale nie mieli racji, zwyciężyliśmy, oczywiście morale wyskakuje w górę i Dani Morer dostaje nagrodę dla gracza meczu, no Besić, kurde, kolejny mecz niestety bez strzelonej bramki. Okej, okay, jest awans na 8 miejsce. 12 punktów po 10 kolejkach. Przedostatni mecz przed nami. U siebie będziemy podejmować Arkę Gdynia. No i tak. Taktyki tutaj nie zmieniałem, bo nie widzę w sumie sensu. Składzik następujący już, no prawie wszyscy, tutaj jeszcze Patryk Małecki ma troszeczkę braki taktyczne, tutaj Szymek Kuriata, Waldek Sobota, Bouchard i Salinger, ci zawodnicy mają naprawdę spore, no może oprócz Salingera i Kurka, tych trzech zawodników ma spore jeszcze zaległości, ale składzik na to spotkanie to Lewandowski, Morer, Sprenger, Konek, Silva. Zostawiamy naszych bocznych obrońców na obronie. Achmed Vincelo, Poremski, Małecki, Pawłowski oraz Palacios Martinez. Ja tutaj jeszcze podostosowywałem polecenia indywidualne. No i zaczynamy. Bytowia ma ostatnio problemy z dobrą grą na własnym terenie i nie wydaje mi się, by dzisiejszy mecz miał to zmienić. Arka zamiecie nimi boisko. Waldemar Sobota znalazł się poza składem, więc Bytowia odczuje brak swojej gwiazdy. No zobaczymy, Arka fantastycznie się spisuje na trzecim miejscu w tym momencie, na ostatnim stopniu podium. No mam nadzieję, że się im przeciwstawimy. Na ich skład to Budziłek, Broniasewicz, Cichocki, Marcjanik, Warchołak, Hofbauer, Kryjanowicz, Bobowski, Georgiew, Tomasiewicz oraz Brymer. Zobaczmy, pierwsza akcja, jesteśmy przy piłce, Małecki, Poremski, Silva, tutaj lewym skrzydłem próbujemy się przebić, Vincelo, Silva coś tutaj czuje, zaraz stratę piłki, no właśnie, Brymer. Ale nie ma przychwytu, Hofbauer, uwaga, już jest w polu karnym, strzela, ale na szczęście niecelnie. No uwaga, znów przy piłce nasz przeciwnik, ale udało nam się odzyskać piłkę i Małecki. Achmed do Martineza. No Martinez, ale za dużo sobie nie obiecuję jeszcze. Achmed, ależ Małecki teraz świetnie się wyswobodził, no ale ten strzał pozostawia wiele do życzenia. Okej, okay, powiedziałem, że nie zmieniłem nic w taktyce, a jednak w ogóle wyleciało mi to z głowy, bo przecież mieliśmy aż 2 tygodnie wolnego między meczami, a ja tutaj wyrzuciłem zagranie na skrzydła, dałem rozegranie piłki po ziemi i to chyba jedyna zmiana. No i tak kończy się pierwsza połowa, 0-0 jak na razie, okazje po dwóch stronach boiska, tak więc panowie, pracujcie tak dalej, a możemy wygrać ten mecz oraz oczywiście nie graliście tak źle, stać was na znacznie więcej. No i 66. minuta przy piłce Arka, ale tylko na chwilę, chociaż jest strata piłki i Radwański. Marcniak, Konek, ale prosto pod nogi Kryjanowicza.
Szczepaniak, ależ piła, uwaga, Hofbauer, podanie, no i to musiała być bramka. Niestety. Kurde, niestety 1-0 w 67 minucie. No zobaczmy jeszcze raz. No tutaj Morer troszeczkę, chociaż kurde, gdyby Sprenger trzymał linię razem z Morerem, byłby spalony. No i tutaj już nie zdążył Konek. No i Lewandowski nie miał szans. No ale zobaczmy, bo kolejna akcja. Tyle, że Arka dalej przy piłce. Szczepaniak. Szczepaniak ciągnie akcję swojego zespołu. Krijanowicz. Hasior. Ależ piła. I nie ma bramki. A my zrobimy zmiany. No w środku wszyscy nasi zawodnicy ze środka są podmęczeni, ale zrobimy tak. Martinez zejdzie na lewe skrzydło. Vesić. No list pola karnego. I na środku no Trąbka. W takim razie wejdzie za Porębskiego. I Wibe za Vancelo. No i mamy akcję w 83 minucie. Martinez. Piłka do Trąbki. Wibe. Znów Martinez. Besić. Besić pole karne. Jest bramka. Kurde, w końcu Besić trafia. Po podaniu Martineza. Tak więc akcja naszych dwóch napastników. Jest remis. O Jezus Maria, jak świetnie. Doskonale. No i Besić w końcu na przełamanie strzela bramkę. Lewą nogą. Doskonale. Po długim słupku. 1-1. No jeszcze mamy rzut wolny. Trąbka. Wibe. Pawłowski. Ach, próbował strzelać. Oj, Wibe. To nie tak miało być. Oj, Hasior, jeszcze tutaj akcja Arki. Krijanowicz, Hasior, Radwański. Krijanowicz, długa piłka za plecy. Oj, Sprenger, kurde, niebezpiecznie to wyglądało. Jeszcze Arka przy piłce. Georgiew. Radwański tam właśnie z prawej strony. Boranisiewicz, dośrodkowanie. Oj, Hasior! Jeszcze wycofanie, ale świetnie tutaj. W defensywie nasi zawodnicy. No jeszcze, dobra, koniec meczu, tak jest. Remis z Arką 1-1, cudownie. Naprawdę, powiedz wszystkim, że dobrze się spisali, a ich gra momentami naprawdę robiła wrażenie. No cudownie, panowie. Jestem bardzo zadowolony z naszej postawy. I jeszcze Besić dostaje nagrodę dla gracza meczu 8-0. Jego ocena. I Budziłek w końcu wpuścił bramkę po 273 minutach. A my awansujemy na 9. pozycję z 13 punktami. Silva kontuzjowany, złamał nos w ogóle. Okej. Możemy go powierzyć lekarzowi i będzie niezdolny do gry tylko na 5-6 dni. Ratujemy remis w końcówce, tak, a przed nami ostatni mecz z naszym byłym klubem patronackim Lechią Gdańsk. No to zobaczmy, jestem naprawdę pełen pozytywnej energii przed tym spotkaniem. No i tak, jest kilka zmian. Tutaj już wam pokażę, że no, nic się nie zmieniło. No i myślę, że to rozegranie piłki po ziemi sobie zostawimy, bez żebyśmy nie wybijali piłki po przejęciu tak bezmyślnie, bo jednak bardzo często podawaliśmy prosto pod nogi przeciwnika. No i skład. Lewandowski, Morer, Konek, Sprenger, Wawrzyk. Tutaj zamieniłem Koneka ze Sprengerem miejscami, bo jednak Sprenger lepiej spisuje się w walce o górne piłki. Porębski, Vancelo oraz Achmed. Tutaj bez zmian. Martinez na lewym skrzydle, Pawłowski na prawej stronie chociaż. No dobra, niech sobie Pawłowski zagra i Besić, czyli z pola karnego. Ostatnimi czasy Lechia Gdańsk gra dosyć przeciętnie przed własną publicznością, ale w tym meczu powinni ucieszyć kibiców zwycięstwem. W tym momencie na 6. miejscu z 16 punktami. No, my wygrywając tutaj z Lechią, zrównalibyśmy się z nimi punktowo. No ale zobaczymy. Proszę bardzo, kluczowy zawodnik Dani Morer. I skład jeszcze Lechi, Maric, Czorluka, Janicki, Kaputa, Holzer, Kalachur, Szymański, Chrapek, Tosetti, Wolski oraz Guedes. Pierwsza akcja w 7 minucie. Czorluka od wyrzutu z autu. Tosetti. Do środka jest Szymański. Wolski, ale jest przechwyt Porębskiego.
Foremski przy piłce, ale nie ma za bardzo do kogo zagrać. Jest Morer. Bardzo ładnie, bardzo rozsądnie zagrał tutaj do prawej strony. Dalej Foremski, Ahmed, Martinez, ależ piła, Besić i bramka! Ależ akcja! Ja pierdzielę, aż normalnie nie wierzę w to, co widzę. O kurde. Nie no, to, że Martinez tutaj jest na lewym skrzydle, to jest strzał w dziesiątkę. Znów jego asysta i bramka Besicia. No, rzut wolny dla Lechi, to Setti, Wolski. Oj, zamieszanie, no i niestety. Kurde. Miłosz Kalachur strzela bramkę na 1-1 po chaosie, trzeba to powiedzieć, w polu karnym. Najpierw tutaj potknął się no jeden z naszych, następnie między nogami tutaj piłka trafiła do Kalachura. Lewandowski już miał na rękach, ale strzał jednak zbyt mocny. No i koniec pierwszej połowy, tak więc jak na razie 1-1. No to cóż, panowie, pracujcie tak dalej, bo jest naprawdę dobrze, chociaż szkoda, że straciliśmy tą bramkę na 1-1, ale nie jest źle. No Besić strzela w drugim meczu z rzędu, to mi się podoba. Znów mamy rzut wolny, Szymański! Prosto w Pawłowskiego, Kalachur, ależ tam niebezpiecznie. Znów bardzo chaotycznie w polu karnym. No mamy akcję, ja wprowadziłem dwie zmiany, Trąbka za Ahmeda oraz Małecki za Pawłowskiego, tak więc Małecki na prawym skrzydle, Poremski do środka, Trąbka, ale jest strata, o kurde, i teraz Guedes, nie ma przejęcia, Guedes na szczęście strzał niecelny. No i teraz my mamy rzut wolny, Wawrzyk bezpośrednio na bramkę, ale strzał zbyt słaby, żeby tutaj zagrozić Mariciowi. No i pewnie zaraz sędzia gwizdnie po raz ostatni, jest koniec meczu. Tak więc remis na wyjeździe z Lechią, to jest przecież naprawdę bardzo dobry wynik. Dobra robota, panowie. Spisaliście się naprawdę dobrze. Nasz żaden zawodnik nie otrzymał nagrody dla gracza meczu, ale i Sprenger, i Wawrzyk naprawdę dobre oceny. Besić z bramką. U nas nie ma żadnych rekordów czy jubileuszy i przejdziemy do podsumowania odcinka. Najpierw kilka informacji, to Miłosz Kalachur właśnie graczem meczu za tą bramkę, no to jest młodziutki zawodnik, a taką petardę wystrzelił. Bouchard wraca oraz Sobota wraca, czyli w następnym odcinku będziemy mieć już no, pełną kadrę, zero piłkarzy kontuzjowanych, tak więc oby tak było już do końca, no chociaż tego roku. No to tak, zobaczmy, co dzisiaj się działo. Rozpoczęliśmy ten odcinek meczem z Niecieczą, który przegraliśmy 0-3, następnie porażka z Lechem Poznań 0-2, ale później już tylko lepiej, zwycięstwo z Zagłębiem Lubin 1-0, remis z Arką Gdynia 1-1 oraz taki sam wynik w Gdańsku z Lechią 1-1. To nam daje w tym momencie 9. lokatę z 14 punktami. No mamy tutaj spokojne na razie miejsce w środku tabeli. No ja naprawdę bym się tego nie spodziewał. Myślę, że chyba wy również. W następnym odcinku zagramy sobie z Wisłą Płock, z Wisłą Kraków, Miedzią Legnica, Śląskiem Wrocław oraz Pogonią Szczecin i wtedy zostaną nam jeszcze w sumie dwa spotkania do końca rundy. Więc następny odcinek chyba zrobimy sobie 7-meczowy. Tak będzie. Tak będzie, tak więc końcówkę rundy jesiennej zagramy sobie w następnym odcinku. 7 spotkań, na pewno będzie sporo emocji. Już Was bardzo serdecznie na ten odcinek zapraszam. W tym to byłoby już wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Siemano!